Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 Wieszaków. Dzisiaj w zupełnie innej formie niż ta, do której Was przyzwyczailiśmy, bo dzisiaj będzie pogadanka, ale myślę, że temat tak naprawdę bardzo ważny, chociaż często pomijany i niezauważany. A mowa o popularnych wymówkach zakupowych, czyli w jaki sposób tłumaczymy kupienie rzeczy, których tak naprawdę wcale nie potrzebujemy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Myślę, że każdemu z nas zdarzyło się w życiu kupić rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebował, które nie były mu niezbędne do życia, do funkcjonowania, bez których spokojnie mógł się obejść. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy przez chwilę przyjrzeli się takim wymówkom, które stosujemy, kiedy zdarzają nam się takie właśnie nieprzemyślane zakupy. Mam tutaj tak naprawdę 100 kartek, więc nie zdziwcie się, jak będę co chwilę zerkać, bo mam wrażenie, że wątków w tej mojej pogadance do Was będzie mnóstwo, ale myślę, że przyjrzenie się temu, w jaki sposób tłumaczymy sobie takie zakupy, jest bardzo ważne, bo pozwala nam tak naprawdę sprawdzić, co sprawia, że my te zakupy chcemy zrobić. A jak już będziemy wiedzieć, gdzie jest przyczyna tej naszej chęci kupowania, to być może łatwiej nam będzie nad nią zapanować. Podoba nam się to czy nie, wciąż dla ogromnej rzeszy konsumentów cena jest takim pierwszym wyznacznikiem tego, że należy coś kupić. I niestety nie wróży to dobrze branży odzieżowej i nie tylko. Za niską ceną bardzo często idzie bowiem niska jakość, czyli niechlujne wykonanie, złe materiały, sztuczne materiały, nieoddychające, poza tym źle skrojone rzeczy. Tego typu sytuacje wbrew pozorom całkiem często się zdarzają. Jak macie wątpliwości, to zobaczcie, jak wygląda koszulka, tania koszulka z sieciówki po kilku praniach. Niestety moje doświadczenia wskazują na to, że szwy już dawno nie są w tym miejscu, w którym być powinny. Poza tym ekonomii nie oszukamy. Jeżeli coś kosztuje mało już na początku w sklepie jako nowy produkt, to znaczy, że osoba, która uszyła tę rzecz czy ją wykonała, dostanie bardzo niską zapłatę. Naturalnie są second handy i tam możemy za śmieszne nieraz pieniądze złowić prawdziwe perełki, ale i tutaj czyha na nas takie niebezpieczeństwo tej niskiej ceny, ponieważ za chwilę włącza nam się w głowie, skoro to jest tak tanie, to dlaczego nie wziąć więcej? Przecież to prawdziwa okazja. Ano dlatego, że przez to właśnie zagracamy nasze szafy, zagracamy przestrzeń w naszych domach, w naszych mieszkaniach, i wydajemy pieniądze, które moglibyśmy zaoszczędzić i przeznaczyć na zupełnie inne, całkiem przyjemne rzeczy. Są rzeczy, których potrzebujemy, ale w tej pierwotnej cenie są one dla nas nieosiągalne. I muszę przyznać, że od kilku lat jest to chyba jedyny argument, który sprawia, że uzasadnione jest dla mnie kupowanie czegokolwiek w promocji. No, oczywiście, jeśli właśnie na coś poluję, czegoś szukam i ta rzecz ma obniżoną cenę, to korzystam. Ale nie kupuję czegoś tylko dlatego, że kosztuje mniej niż zazwyczaj. Inną sprawą jest to, czy te promocje, z którymi się spotykamy na stronach internetowych czy w sklepach stacjonarnych, to są faktycznie promocje, czy tylko takie piękne, czerwone metki, które krzyczą do nas, że coś jest minus 20, minus 50 albo minus 70%. Tak naprawdę, jeżeli chcemy mieć pewność, że ta cena jest obniżona, to na etapie przeglądania oferty danego sklepu, kiedy jakiś produkt nas zainteresuje, zanotujmy sobie cenę pierwotną. Wtedy będziemy mieć pewność, że ta obniżka jest realna,
i że ona naprawdę w ogóle jest, bo czasami tak się też zdarza, że ktoś nam sugeruje obniżkę, a tak naprawdę cena jest cały czas taka sama. Nie dajmy się też złapać na hasła typu drugi produkt 50% taniej, 3 za 2 i tym podobne, bo nie wiem jak Wy, ale w wielopakach to ja kupuję, słuchajcie, skarpetki, bo dziwnym trafem kilka par przeciera mi się mniej więcej w tym samym czasie. Natomiast no znam też kolegę, który codziennie chodzi w koszulach i faktycznie, kiedy jest obniżka, a on musi akurat uzupełnić te zniszczone egzemplarze, to też z tego korzysta. I to jest jak najbardziej okej. Ale nie dajmy się nabrać, nie dajmy się skusić, nie dajmy sobie wmówić, że potrzebujemy drugiej, trzeciej, dziesiątej rzeczy tylko dlatego, że jest ona tańsza aniżeli w tej swojej pierwotnej cenie. Mam wrażenie, że niemal w każdym domu jest taka szafka lub szuflada, w której znajdują się tak zwane przydasie, czyli przedmioty, z których nie korzystamy, ale nie chcemy ich wyrzucać, bo może się przydadzą. Nasze szafy i garderoby podlegają dokładnie takim samym zasadom jak reszta domu, więc czy naprawdę chcemy je zagracać ubraniami, dodatkami czy butami, w których nie chodzimy, z których korzystamy bardzo rzadko? No, nie jest to chyba najszczęśliwszy pomysł. Nie mówię oczywiście o takich rzeczach, które mają dla nas wartość sentymentalną. Ja sama mam w swojej szafie między innymi sukienkę, w której moja mama brała ślub cywilny i chociaż nie chodzę w niej na co dzień, tak naprawdę zakładam ją bardzo rzadko, to jest to taki przedmiot, taka rzecz, której nigdy nie wyrzucę. Najważniejsze, żeby te nasze sentymentalne rzeczy nie zajmowały nagle połowy naszej garderoby. Także no, jeśli chodzi o argument, bo może się przyda, wolę mieć chyba wolną półkę, którą zagospodaruję, kładąc tam rzeczy, z których naprawdę korzystam i z których korzystanie po prostu mnie cieszy na co dzień. Gdybym kupowała wszystko, co mi się podoba, pewnie już dawno nie miałabym centymetra wolnego miejsca w mieszkaniu, nie mówiąc już o bankructwie. Jestem bardzo wrażliwa na modę i rzeczywiście potrafię się zachwycić ubraniami, które widzę w internecie, które widzę w sklepach stacjonarnych, które widzę na ludziach, których mijam na ulicy, ale już kilka lat temu nauczyłam się, że po pierwsze mam ograniczoną przestrzeń do przechowywania, po drugie nie wszystko, co wygląda dobrze na innym człowieku, będzie dobrze wyglądało na mnie oraz to, że nie wszystko, co jest ładne, co mi się podoba, jest dobrej jakości. I ja, słuchajcie, rozumiem. Rozumiem te estetyczne zachwyty, ale apeluję tutaj naprawdę o zdrowy rozsądek, zanim, tak jak ja lata temu, staniecie się posiadaczkami poliestrowej sukienki na lato, która na stronie internetowej wyglądała przepięknie. Wspaniale się prezentowała na zdjęciach, ale nie sprawdziłam, z czego jest wykonana. Jestem gorącą zwolenniczką nagradzania samej siebie. Uważam, że po to pracujemy, żeby mieć coś z życia, ale uważam też, że dobre, przyjemne wspomnienia czy jakieś niezwykłe doświadczenia są tak naprawdę dużo lepszą nagrodą, aniżeli rzeczy materialne. Żeby była jasność, nie ma niczego złego w tym, aby taką nagrodą był chociażby wełniany płaszcz, o zakupie którego myślimy od pół roku, i nie mamy wątpliwości co do tego, że jest to rzecz, której potrzebujemy i którą będziemy nosić. Ale jeżeli kupujemy cokolwiek tylko dlatego, że uważamy, iż na to zasłużyliśmy, no to ja bym się zastanowiła, słuchajcie, nad wizytą u psychoterapeuty. Bo zakupy uzależniają i musimy mieć tego świadomość. Więc jeżeli radość przynosi nam tak naprawdę nie noszenie rzeczy, którą kupiliśmy, nie jej użytkowanie, tylko sam proces zakupowy, no to jest to objaw moim zdaniem bardzo, ale to bardzo niepokojący i warto się temu przyjrzeć bliżej.
Jak już wspominałam, zakupy uzależniają. Dlatego też traktowanie ich jako sposobu na poprawę humoru uważam za naprawdę wyjątkowo kiepski, żeby nie powiedzieć głupi pomysł. Ten mechanizm stwierdzono u zakupoholików. Kupujemy rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy, po to, żeby poprawić sobie humor. Tyle, że ta poprawa humoru jest tylko chwilowa. Zaraz później pojawiają się wyrzuty sumienia, no i znowu to z kolei napędza taką chęć do pójścia na zakupy, żeby nasze lęki czy frustracje wyciszyć. Ja sama jako studentka odreagowywałam stres właśnie chodząc na zakupy. Tyle, że wtedy nie zdawałam sobie jeszcze sprawy z tego, że mam po prostu objawy zakupoholizmu. Dlatego też bardzo, ale to bardzo przed tą wymówką Was przestrzegam. A jeśli naprawdę chcecie poprawić sobie humor, to pójdźcie lepiej na komedię do kina, umówcie się na planszówki ze znajomymi, albo może po prostu pójdźcie pobiegać, bo takiej aktywności fizycznej przecież towarzyszy wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Bo inni już to mają. Zawsze, kiedy słyszę tego rodzaju wymówkę, zastanawiam się, jak bardzo samoocena człowieka, który wypowiada te słowa, zależy od innych ludzi. I jak niskie trzeba mieć poczucie własnej wartości i jak bardzo pragnąć akceptacji, żeby kupować coś tylko dlatego, że mają to inni. A co jeśli nie będzie Was w pewnym momencie stać na kupienie jakiejś rzeczy? A co jeśli Wasza przynależność do grupy albo znajomość z drugim człowiekiem tak naprawdę zależy od tego, czy będziecie posiadać jakieś przedmioty materialne? No to jaką wartość w ogóle ma ta relacja? Więc jeśli kiedykolwiek przyszedł Wam do głowy ten argument, to zastanówcie się nad własną samooceną, a przede wszystkim nad tym, czy osoby, ze względu na które kupujecie te przedmioty, są tego warte. Podsumowując, moja rada jest jedna. Zanim pójdziemy na zakupy, to zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę potrzebujemy tej rzeczy. Czy będziemy ją nosić, czy mamy ją z czym zestawić? A jeśli już kupujemy, to sprawdzajmy składy. Zobaczmy, jak dane ubranie na nas leży, jak jest wykonane, czy jest solidnie wykończone. No i życzę Wam i sobie również, żebyśmy w naszych szafach mieli tylko takie rzeczy, które sprawiają nam radość, których użytkowanie sprawia, że czujemy się dobrze, czujemy się sobą. Więc trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia.